Cześć wszystkim, witam Was po dłuższej przerwie na kanale Detektyw Radzi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy internet jest kopalnią wiedzy dla detektywa, bądź dla Was samych, dlatego zapraszam. Czy internet jest kopalnią wiedzy? Oczywiście, że jest kopalnią wiedzy, dlatego że sam ze swojego doświadczenia wiem o tym, że wiele informacji pozyskuję drogą internetową i za pośrednictwem stron takich jak Facebook, Instagram i nie tylko, takie portale społecznościowe. Nie mówimy o komunikatorach, dlatego że komunikatory są czymś, co oczywiście uzyskanie informacji z takich komunikatorów jest nielegalne, ale internet jak najbardziej jest kopalnią wiedzy. To, co Wam na przykład mogę podpowiedzieć, to co wiecie z takich stron jak Facebook, ludzie uwielbiają wstawiać na swój temat zdjęcia, posty i różnego rodzaju treści i tak dalej, a nawet filmy, chwaląc się autami, tak, mieszkaniami swoimi na super osiedlach czy domami. I zawsze można, ustalając chociażby adres zamieszkania kogoś, to jeżeli ktoś na przykład robi sobie gdzieś często zdjęcia na jakimś osiedlu, bądź przy jakimś swoim domie dużym, tak, no zależy, to na przykładzie jednego zlecenia z Wałbrzycha, tam chodziło o szybkie ustalenie adresu zamieszkania kochanki, no aczkolwiek nic nie było wiadomo na jej temat. No i takie zadanie troszeczkę od magazynu, że tak to ładnie nazwę, bo w zasadzie to powinniśmy rozpocząć ustalanie i tak powinny wyglądać działania, że powinniśmy ustalić, czy do tej zrady dochodzi i ewentualnie właśnie z kim, i wtedy dopiero bazować na tych materiałach, bazując na tych materiałach, dochodząc, gdzie ta osoba mieszka, tak? I też czym się zajmuje, jaki ma status finansowy i życiowy i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj klient uparł się, żeby robić, klientka, przepraszam, uparł się na to, żeby robić to jednak od drugiej strony i najpierw, żebyśmy uzyskali informację, gdzie ta osoba mieszka, bo jej mąż ją na pewno zdradza z tą osobą. Czy owszem, wyszło tak, że zdradza, jak najbardziej, tylko to było takie jedno ze kilku zleceń, gdzie rozpoczęło się działania od nie tej strony, co trzeba, no ale finał był, powiedzmy, identyczny jak normalnie, aczkolwiek było utrudnienie duże. No bo ciężkim zadaniem jest ustalić od razu adres kochanka czy kochanki, nie wiedząc nic o tej osobie, nie wiedząc totalnie nic, nie mając jakiegokolwiek wskazania, tak? Tylko, że to będzie kobieta, no to wow. No ale udało się dlatego, że przez weryfikację konta facebookowego naszego figuranta, który wykazał bardzo dużą ilość serduszek wstawianych pewnej pani i takich miłych komentarzy. Nie były to dosadne komentarze typu kocham cię, tęsknię i tak dalej, ale te komentarze były ewidentnie różniące się od pozostałych. Dla jakichś tam znajomych, koleżanek, których nawet żona jego nie znała, no to te komentarze jednak się różniły i to tak diametralnie. Uznałem, że to jest ta osoba, że to w tym kierunku trzeba iść, no bo trzeba było złapać jakiś kierunek. I wiedząc już, komu pisze, komu wysyła taką ilość serduszek, co też było dziwne, bo w zasadzie tylko jej wysyłał te serduszka i to tym bardziej skupiło naszą uwagę na tym, na tej osobie, żeby się nią jednak zająć. To taki trochę ryzyk fizyk, no ale jednak opłacalny był w tym momencie. To przejrzeliśmy konto facebookowe tejże pani, no i właśnie dużo zdjęć miała ze swojej posesji, tak, gdzie miała swój dom oczywiście i to były rejony Wałbrzycha, czy bardzo bliskie rejony Wałbrzycha, aczkolwiek jakiś centrum, coś, no i tutaj się zaczęły poszukiwania. Poszukiwania trwały jeden dzień tak naprawdę. Tego adresu, dlatego że po wcześniejszych zleceniach, które były wykonywane dla innych klientów też z Wałbrzycha, można było w jakiś sposób się podeprzeć, tak, tymi klientami i ich
ich wiedzą, no bo żyją w Wałbrzychu, no to teren dobrze znają przecież, tak. I na jednym zdjęciu tejże kochanki widniała jakaś mały budyneczek, który był jakby jakąś starą fabryką, coś takiego, tak uznałem, że to jest jakaś chyba stara fabryka. To już było nieczynne oczywiście, ale bo to chyba szło do rozbiórki, tak czy owak już chyba w tym czasie rozebrane, to jakiś tam jest nowy inwestor, ale w tamtym czasie ten budynek był widoczny. I tak naprawdę w jeszcze jednym, jakby innym kadrze tego innych zdjęć, też tej posesji, był widoczny kawałek budynku jakby nowocześniejszego, już takiego magazynu i też na jakiejś dużej firmy. Te dwa zdjęcia dałem swojemu koledze, dla którego działałem w innym zleceniu, dla niego bynajmniej, też w Wałbrzychu, też tam ma zdradę i tak dalej. I zapytałem się, czy wie może, jaki to jest rejon Wałbrzycha. No on oczywiście, znając doskonale Wałbrzych, dosyć szybko odpowiedział, jaki to jest rejon. Sprawdziliśmy na mapie, na Google Mapie, jak to wygląda, jakie tam jest ukształtowanie, jakie jest ukształtowanie terenu, bo to zdjęcie też było robione jakby z takiej górki, więc to gdzieś musiało być na jakiejś górze. Te osiedle jakichś chyba domków, tak żeśmy wnioskowali, bo obok były inne domy, musiały znajdować się na jakimś wzgórzu. No i tak właśnie było, żeśmy zobaczyli sobie już na Google Map, jak nam wskazał, gdzie się znajduje ta stara fabryka, taka stara cukrownia była. A obok był nowy budynek już, czy nie tak obok, no ale ten kawałek budynku tego nowego magazynu to firma, która do tej pory prosperuje, ale oczywiście nie będziemy mówić o nazwach, bo nie o to chodzi. To na takiej zasadzie udało się zlokalizować, wystarczyło tam pojechać. No i ku zdziwieniu, gdzie już mieliśmy, powiedzmy, uśmiech na twarzy, że wiemy, gdzie to jest, tak, więc co to za problem i tak dalej, się okazało, że wszystkie domy są identyczne. Więc powstał nowy problem. No nie. No po prostu Boże, czy ty to widzisz? I nowe poszukiwania znowu na tym koncie. Co tam jeszcze jest takiego widoczne na tych zdjęciach? Na tych zdjęciach u tej pani była widoczna chociażby huśtawka, która była bardzo specyficzna, bo to była taka stara perłowska huśtawka, nie taka na łańcuchach, że to siodełko wisi na łańcuchach, tylko na takich metalowych prętach, takie wszystko sztywne, wiadomo. No i zielona, taka jaskrawo zielona huśtawka, więc był jakiś punkt odniesienia. I w zasadzie na podstawie tego oraz mniej więcej z jakiej wysokości na tym wzgórzu można było robić to zdjęcie, zostało wybrane, po pierwsze został wybrany poziom, z jakiego było to zdjęcie robione, i na tym poziomie już my się skoncentrowali, a po drugie szukaliśmy tej magicznej huśtawki, która po prostu ukazała się w końcu naszym oczom i huśtawka sprzedała figurantkę nam, czy figurantkę kochankę tak naprawdę. I na podstawie tego można było odnaleźć tak adres. Nie mówię, że to jest jedyny przypadek, bo takich przypadków jest wiele i nie to tylko, że w taki sposób można odnaleźć jakiś adres kogoś, tak, czy ogólnie osobę, bo przypadków jest mnóstwo. Tu chodzi o coś, co w łatwy sposób często ludzie dają na takich portalach społecznościowych, czym się chwalą i tak dalej. A dla detektywa jest to gratka w tym momencie, tak? Bo może na tej podstawie może odnaleźć chociażby miejsce zamieszkania, ale też miejsce pracy, bo ludzie często robią sobie w miejscach pracy selfie. I też są nieraz w tle pewne jakieś elementy, które mogą wskazywać na daną firmę, bo zazwyczaj firmy mają swoje kalendarze, jakieś swoje loga gdzieś często na korytarzach, nawet na drzwiach jest logo i pod tym jest numer na przykład pokoju danego i co w tym pokoju się znajduje, albo do kogo ten lokal na przykład należy, to biuro, kto tam akurat pracuje. Więc jest wiele czynników różnych, które podpowiadają w takim momencie i ludzie w dalszym ciągu to wykonują, mimo że tyle też się mówiło, żeby się nie chwalić o swoich samochodach, motorach i Bóg wie czym jeszcze, jakichś tam majątkach, bo to też jest gratka dla złodziei, jakby nie było. I tak jak mówię, w taki łatwy sposób też złodzieje mogą was namierzyć, co oczywiście już nie jest takie przyjemne, bo tutaj możecie utracić swój majątek. No ale to nie jest jakby tym głównym tematem odcinka i kanału. Także
internet jest kopalnią wiedzy i zgodzę się też z różnymi wypowiedziami kolegów z branży, bo internet naprawdę jest kopalnią wiedzy i można znaleźć wiele istotnych informacji, również jeśli chodzi o statusy życiowe, finansowe tychże osób, które nas interesują w tym momencie, bo to też raz, że się ludzie chwalą na portalach różnymi majątkami swoimi, jakie są w posiadaniu, ale nie tylko, też jeżeli chodzi o nieruchomości, to są odpowiednie miejsca, strony, na które wystarczy wejść, pościągać raporty i też można mieć informacje o tej osobie, co ona w tym momencie ma. Czy też jakieś zadłużenia ewentualnie, na przykład ta osoba posiada. Oczywiście mówimy o tym, że można wiedzieć o tym, o zadłużeniu, o majątku, o tym, gdzie mieszka, gdzie pracuje i tak dalej. Tyle tylko, że trzeba też się dowiedzieć, kim ta osoba jest, z imienia, nazwiska. To często też takie utrudnienie jednak bywa, bo klienci na przykład nie mają pojęcia, kim może być ta kochanka czy kochanek, no ale to powinno wyniknąć jednak w trakcie, moim zdaniem, powinno iść to jakimś takim schematem jednak ustalanie, czy dochodzi do tej zdrady, z kim, czy kim, no wizualnie i potem, żeby się zawiesić na tej osobie, no bo ta osoba może też jeździć jakimś samochodem, tak? Nie mówię o tym, że jak mamy tablice rejestracyjne, to pewnie, to od razu oczywiście wpisujemy w rejestr i już patrzymy, do kogo należy dany samochód. No nie mamy takiego dostępu, a jeżeli chodzi o policję, również już nie ma, to już nie te lata, gdzie w łatwy sposób można było, czy w ogóle jakikolwiek sposób można było dojść do tego. I po prostu bez żadnej podstawy prawnej można było po znajomości od wujka, który pracuje gdzieś tam na komendzie, dowiedzieć się, do kogo dany pojazd należy, bo wpisywał na przykład tablice rejestracyjne i voilà, wychodziło mu tak i za dobrą flaszkę można było temat załatwić. Jest to nam znane oczywiście, ale te czasy się skończyły, teraz już jest inaczej. Żeby takie coś uzyskać, to raz, że trzeba liczyć się z dużymi kosztami, a dwa, z efektem, który może być różny. Niestety, tak samo jak z wejściem na, tak już przy okazji, z wejściem na jakieś WhatsAppy, Messenger i tak dalej, efekt może być różny, bo może być efekt taki, że będziemy wiedzieli wszystko, albo że nie będziemy wiedzieli nic, albo będziemy wiedzieli wszystko i będziemy mieć jeszcze możliwość na dalszą analizę, co się dzieje na danych jakichś stronkach i komunikatorach, albo i nie. To chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o temat tego, czy internet jest kopalnią wiedzy, bo jest. Ten temat jest tak szeroki, że nie skończy się to na jednym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek był na tyle wstępnie informujący, że będziemy mogli sobie o tym dalej porozmawiać. Jak tego typu odcinki, czy ta tematyka by Was interesowała, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapce w górze, czy o subskrypcji, bo nadal oczywiście trwa konkurs, drugi konkurs. Cieszy mnie to, że subskrypcje się pojawiają nowe. Mimo tej przerwy wskaźnik poszedł do góry i bardzo mnie to cieszy. Super, że jest większe zainteresowanie. A z pewnością teraz już dalej wystartuję z kolejnymi odcinkami i te odcinki będą coraz bardziej soczyste, że tak to powiem, bo będzie o czym porozmawiać, wiele rzeczy się wydarzyło po drodze i tematyk jest mnóstwo, oprócz samych zdrad to też są inne tematyki, które się pojawiły, dlatego też ta przerwa niestety musiała być, bo były działania, które naprawdę wymagały też czasu, żeby móc to wykonać na czas, gra tu rolę, także my się widzimy w kolejnym odcinku, dziękuję Wam za ten odcinek, że oglądaliście, do zobaczenia, cześć.